Ubiegłą sobotę, 6 kwietnia, w centrum katechetycznym kościoła świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze odbył się czwarty konkurs geograficzny dla uczniów polskich szkół podstawowych i średnich zatytułowany Wędrujemy po mapie Polski, zorganizowany przez oddział Mississauga Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Zapraszam na sprawozdanie. W spotkaniu przed rozpoczęciem konkursowych zmagań wzięło udział 48 uczniów szkół polskich z Toronto, Mississaugi, Scarborough, Oshawy, Brampton i Windsor, kilkoro rodziców oraz goście honorowi dorocznego wydarzenia, konsul generalny Polski w Toronto Krzysztof Grzelczyk i konsul Andrzej Szydło. Witając zebranych, prezes oddziału Mississauga Związku Nauczycielstwa Polskiego Teresa Bielecka wyraziła radość z dużej liczby uczniów, którzy postanowili powalczyć w kolejnym, czwartym już konkursie, który, jak podkreśliła, w jakiś sposób jest kontynuacją niedawnych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po zajęciu miejsc przy stołach w jednej z sal katechetycznych rozpoczęto pierwsze dwie części konkursu – test pisemny i pracę z atlasem. Uczniowie zostali podzieleni do trzech grup wiekowych, nad których zmaganiami czuwały komisje egzaminacyjne utworzone z pań nauczycielek z różnych szkół. W grupie pierwszej od klasy czwartej do szóstej znalazło się aż 21 uczniów, zaś komisji nadzorującej ich walkę przewodniczyła pani Anna Romanowski. Komisji kierującej poczynaniami 13 uczniów klas siódmych i ósmych przewodniczyła pani Anna Czarnomski, a szefową komisji dbającej o sprawny przebieg konkursu wśród 14 studentów szkół średnich była pani Alicja Kacicka. Autorką zadań i pytań konkursowych była pani Agnieszka Jurzysta. Uczniowie musieli się wykazać m.in. znajomością struktur geologicznych Polski, zróżnicowaniem glebowym i roślinnym, parków narodowych i walorów turystycznych polskich miast. Podczas pracy z atlasem geograficznym zadania dotyczyły znajomości mapy fizycznej i administracyjnej Polski, charakterystyki wybranych krajobrazów, świąt narodowych, miejsc pamięci, pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej, a uczniowie klas licealnych musieli się wykazać także znajomością zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej, obiektów dziedzictwa kulturowego i nazw stolic państw europejskich. Następnie w innej sali odbyła się trzecia, ostatnia część konkursu – egzamin ustny. Przy zawieszonych na ścianach trzech dużych mapach Polski zasiadały członkinie dwuosobowych komisji prowadzących tę fazę zmagań w różnych grupach wiekowych. Dla klas od czwartej do szóstej panie Beata Błaziak i Sylwia Krupa, dla klas siódmych i ósmych Magda Śpiewak-Kabza i Bożena Szwed, a dla studentów szkół średnich panie Renata Zapalska i Joanna Danicka-Garbacz. Odpowiadając na wybrany zestaw pytań, studenci wskazywali położenie miast, rzek, województw, pasm i szczytów górskich. Uczniowie szkół średnich mieli trudniejsze zadanie, gdyż w czasie tego testu posługiwali się mapą konturową Polski i Europy. Celem konkursu Wędrujemy po mapie Polski było rozwijanie w uczniach młodszych i starszych zainteresowania geografią fizyczną, ekonomiczną i administracyjną Polski, wzbogacanie wiedzy o Polsce i jej osiągnięciach, pięknie i kulturze, wykraczające poza zakres nauczania. Dodajmy, że ze względu na dużą liczbę uczestników konkursu, panie z komisji egzaminu ustnego pomagały sprawdzać również pracę egzaminu pisemnego. Podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników i po skorzystaniu z poczęstunku zapewnionego przez sponsorujących tę również ważną część konkursu firm Jaźwój Bakery i Omega Food Importers, uczniowie oraz ich rodzice wysłuchali niezwykle interesującej, wzbogaconej przeźroczami prelekcji pań Agaty Kuśnierewicz i Justyny Skawińskiej na temat ciekawych wypraw w Himalaje, niekoniecznie polegających na niebezpiecznym, a w dodatku bardzo kosztownym zdobywaniu ośmiotysięczników. Zebrani dowiedzieli się też o akcji Polskie Himalaje, jaka odbyła się w ubiegłym roku dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Od września do października aż 400 osób ze 100 miejscowości w Polsce wzięło udział w biegu Katmandu i trekkingu pod Mount Everest. Panie zaprezentowały także sprzęt wspinaczkowy niezbędny w czasie tych poważnych wypraw, m.in. osobistą uprzęż z liną oraz dość dramatycznie wyglądające buty. Następnie pani Teresa Bielecka podziękowała uczniom za tak liczny udział w konkursie, koleżankom ze Związku Nauczycielstwa za pomoc w jego zorganizowaniu oraz sponsorom za ufundowanie nagród. Tą wdzięczność kierowała do Konsulatu Generalnego Polski w Toronto, Wspólnoty Polskiej, Okręgu Mississauga Kongresu Polonii Kanadyjskiej, działającego w Mississaudze Ogniwa Federacji Polek w Kanadzie i do pana Janusza Drzymały.
Zabierając głos, konsul Krzysztof Grzelczyk złożył gratulacje i podziękowania paniom nauczycielkom za zorganizowanie interesującego konkursu oraz uczniom za podjęcie tego zapewne niełatwego wyzwania. Po przedstawieniu przez przewodniczącą komisji konkursowej Agnieszkę Jużystę pań z poszczególnych komisji nastąpiło ogłoszenie wyników. Tę z napięciem oczekiwaną ceremonię dla najmłodszej grupy uczniów prowadziła pani Anna Romanowski. A po przekazaniu wszystkim uczestnikom dyplomów konsul Krzysztof Grzelczyk wręczał nagrody. Książki zawierające ciekawostki o Polsce, piękne mapy Polski oraz zestaw składający się z długopisu i ołówka, natomiast zwycięzcy w swoich kategoriach otrzymali roczne prenumeraty pism Poznaj Świat i National Geographic. Półroczne prenumeraty przyznano uczniom, którzy zajęli drugie miejsca, zaś stosując terminologię sportową, brązowi medaliści i uczniowie uhonorowani wyróżnieniami otrzymali gry i zabawy planszowe. A oto zwycięzcy wśród uczniów klas od 4 do 6. Wyróżnienie: Tomasz Czachowski ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Polski w Toronto. 2/3 miejsca przyznano Oliwierowi Radoniowi, również ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, i Nikolasowi Harmendze ze Szkoły imienia Mikołaja Kopernika w Mississadze. 2. miejsce zdobyła Weronika Kaczanowski ze Szkoły Mikołaja Kopernika, a zwycięzcą został Adam Sterling ze Szkoły imienia Stanisława Staszica w Scarborough. W prowadzonym przez Annę Czarnomski wręczaniu nagród dla uczniów klas 7 i 8 wyróżnieniem uhonorowano Dawida Kaszubę ze Szkoły imienia Ignacego Paderewskiego w Brampton. 3. miejsce zajął Jakub Balas ze Szkoły imienia Stanisława Hajdasza w Mississadze. Na 2. miejscu uplasował się Julian Pietrasik ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, a 1. miejsce zdobyła Emilia Szydło, również ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego. Laureatami konkursu wśród studentów polskich szkół średnich zostali otrzymujący wyróżnienie Dawid Makarczyk ze Szkoły Polskiej w Windsor, zdobywca 3. miejsca Adrian Pańszczyk ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, plasujący się na 2. miejscu Dawid Czachowski z Punktu Konsultacyjnego oraz triumfator w tej kategorii Max Stanko ze Szkoły Średniej przy John Cabot Secondary School w Mississadze.